Siemanko, pokażę solo modowanie pojazdów z auta na auta, z auta na auto. No potrzebujemy auto, które będzie przekazywało mody, no auta, które będziemy chcieli sobie zmodować. Najważniejsze to tu jest odrodzenie na bunkier i będziemy potrzebowali też jedną i tą zgliczowaną akcję. Przy filmiku chyba solo modowanie z RC Bandito wkleiłem linki do tych akcji z Playa i z Xboxa. No i też potrzebujemy właśnie takie to autko Rat Track. Ono jest tam dostępne w tych tanich San Andreas albo w tym z areny do ulepszenia. 37 tysięcy chyba kosztuje. No odrodzenie w bunkrze, zgliczowana akcja, ktoś kto swobodny tryb celowania, będziemy dołączali do kogoś z innym trybem celowania. Akcja od Simona, Rona, Geralda, wkręć się na akcję. No i glitcha robimy na poziomie B1, nie B2, nie na poziomie warsztatu, B1 lub B2. Tu możemy wybrać wkręć się na akcję. Prezydent, rozwiąż to niepotrzebne. Sorry, będę nagrywał, nagrywam konsolą, nie nagrywarką, nie będzie widać menu konsoli, ale mówię o co chodzi. Wsiadamy do tego pojazdu, tego Rat Tracka, dołączam do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy komunikat potwierdzam, drugi anuluję, wyciągam telefon, przyjmuję to zaproszenie od Simona i spamuję w prawo. Taki efekt, auto wciągło do warsztatu. Teraz jakimś autem, który będziemy modowali. No niech będzie to. Że jest fajny kolor, ale niestety nie ma Yanktonów. I robimy to samo. Do anulowania. Pierwszy komunikat potwierdzam, drugi anuluję. Wyciągam telefon, zaproszenie od Simona, przyjmuję i spamuję w prawo. Teraz musimy wyprowadzić stąd tego Rat Tracka. I wsiadamy. D-pad w lewo. I teraz jakieś auto, które będzie przekazywało nam mody. I robimy to samo. Dołączam do konia. Pierwszy potwierdzam, drugi anuluję. Otwieram telefon, zaproszenie. Przyjmuję i spamuję w prawo. Teraz wsiadamy do auta, które będziemy modowali. No mówię, to ono jest, ale no nie ma Yanktonów, trzeba mu dać. I teraz właśnie otwieramy mapę, tą zgliczowaną akcję. Odpalamy ją i tym razem spamujemy w lewo. Spamuję w lewo i przyjmuję te, potwierdzam ten komunikat. To też potwierdzamy. I mamy zmodowane autko. Teraz, żeby je zapisać, zmieniamy w nim cokolwiek. I od razu pokażę, w razie gdyby nie było czasami opcji w lewo, żeby tam wyjechać tym Rat Trackiem, to warto właśnie użyć tu jakiegoś większego pojazdu, na przykład insurgenta, i normalnie nim wtedy wjechać i wyjechać do warsztatu, żeby go tamtego przestawić. A co tu można mu zmienić? A chuj tam. Nie no, te wielkie to są do dupy, te spoilery.
Alaska. Dobra, niech już będzie. Teraz trzeba się tego traksa pozbyć z środka. No i tu musimy robić to samo. No ten może półgąsienicowy za duży, ale żeby go przestawić. Pierwszy potwierdzam, drugi anuluję zaproszenie. Potwierdzam i spamuję w prawo. Ten wskoczył. No i czasami właśnie jest tak, że nie ma przy nim opcji w lewo. Mam nadzieję, że teraz się uda. Nie, no stoją krzywo. Bo czasami jest tak, że wyląduje jeden na drugim i nie będzie już opcji w lewo. Jak wsiądę do niego, to bym nie miał tutaj w lewo, no to bym musiał wsiąść do czegoś tam większego. Normalnie już bez tej dołączania do kogoś, bez spamowania, po prostu dać strzałkę w prawo i wyjechać z warsztatu, żeby ten właśnie się tu czerwony rat track przestawił, bo czasami można nie mieć opcji dipadu w lewo czy prawo. No tu mi, no mam, no chciałem pokazać, no nie wychodzi. A co ja robię, kurwa? Nie ten. Dołączam. Ale te pozyskiwania coś długie, kurde. Pierwszy potwierdzam, drugi anuluję, zaproszenie przyjmuję i spamuję w prawo. Teraz gliczowana akcja. Rozpoczynam spam w lewo i przyjmuję. No i to by było na tyle. Można sobie dalej śmiało modować resztę furek. Narka.